Wasza zdrowie. Niech nikt nie waży się przychodzić i próbować, co to jest. Wielkie, wielkie dzięki. Kompletnie nie potrafię się zachowywać w takich sytuacjach, proszę mi wybaczyć. Dla niewtajemniczonych po prostu powiem, że kiedy dzisiaj jechałem tutaj do Was przez radio, słyszałem, że Adriano Celentano ma 75. urodziny. Włoski piosenkarz. Prawdopodobnie z racji wieku troszeczkę mnie pomylono. Już z Adrianem Celentano. No dobra, dobra. W przyszłym roku włoskie piosenki w takim razie obiecuję. Jeszcze coś zagramy? Dobra. Teraz, ponieważ uczciwie mówiąc, zawsze jak znajduję się w tej sali, to chociaż ona oczywiście ma znacznie głębszą historię i bardziej barwną, to mimo wszystko, kiedy się tutaj znajduję, zawsze pierwszym moim wspomnieniem związanym z tym miejscem to jest Laskowik i Smolny. Gdybyście chcieli zapytać, czy pan jeszcze może, to mogę. I teraz umawiamy się tylko... Pan nie świeci tak ciągle, zmienia to światło. Nie mogę do ludzi przemówić. Umawiamy się teraz, ci, którzy znają ten quiz, nie biorą w nim udziału, dobrze? Czyli trzymamy język za zębami. Kochamy zwierzęta, prawda? Nieśmiało kochamy zwierzęta. Śmielej kochajmy zwierzęta. No właśnie. Dobrze, kto z Państwa ma kotkę? Tylko tutaj w pierwszych rzędach kotki występują? No więc Państwo nie zrozumieją tej piosenki. Teraz kto z Państwa ma pieska? Też w pierwszych rzędach tylko. Czyli dalej siedzą kanibale. No kto z tym pieskiem? Państwo też nie zrozumieją. No niestety, tak to jest. I teraz muszę Wam się przyznać do tego, że kilka metrów, kilkanaście metrów stąd w mojej garderobie leży tygrys. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Bengalski. Leży suczka. Suczka. Ona musiała tu ze mną przyjechać, bo prawdę mówiąc wywinęła się dopiero co kosztusze spod ostrza. I leży tam sobie i teraz może usłyszy tę piosenkę, która była spowodowana przez nią właśnie. Bo kiedy z Sewerynem pisaliśmy tę świąteczną płytę, trzeba było napisać 10 zupełnie nowych świątecznych piosenek, czy zimowych. No, są jakieś pomysły w głowie, ale one nie są niewyczerpywalne. I zastanawiałem się którejś chwili, któregoś momentu, o czym tu jeszcze napisać. I wtedy właśnie ona przybiegła do mnie, położyła pyska na kolanach, popatrzyła. I napisałem dla niej coś takiego.